To jest polskiej hodowli, to chyba pierwszy polski. Polskiej hodowli pana Zenka Dupickiego, niech ten pan Zenek nie mówi. A polski lord. No to w przypadku pierwszy polski będzie. Syn Stelvio, Stelvio dał jazzmana, który zrobił rekord toru na 1600. Są to chyba konie na krótko. W zeszłym roku on biegał, wygrał wyścig. Niestety jest z charakteru trochę podobny do Lorenza, z tym, że w wyścigu jest gorszy, bo nie lubi między końmi iść. Jak idzie z przodu, to się niesie. I tu się nerwowo ma specjalny boks. Tam w tym boksie się rozbija, rzuca, także ma tak trochę z głową nie po kolei. Ale teraz przez zimę się trochę uspokoił. Nabrał na siebie mięsa, dużo lepiej wygląda i ta postawa trochę taka jest nie taka jak trzeba, ale straszne zrobił postępy. Informacja dla graczy. No nie. To chyba najwyższy z całej stawki. Nie, nie, jeszcze mamy wyższy. Wyższy? To taki kawałek. To nie mieści. 1,62 m to no, taki akurat na Holbrooka wymiar. Naprawdę zrobił duży postęp. Będziemy chcieli z nim tam spróbować. On w jakim wieku jest? 3 lata. On biegał chyba 4 razy, jak się nie mylę, wygrał wyścig, był trzeci, w pierwszej grupie biegał, był czwarty. Także no, myślę, że to taki koń z nadziejami. Na razie dobrze wygląda, zobaczymy. Ja tylko się boję jednego, że jak on zacznie biegać w sezonie, przebiegnie jeden wyścig, drugi i może ta głupawka mu tam wrócić i zacznie uciekać tam z kondycji. I to będzie już taki, że tak powiem, powolny koniec tego konia. Miejmy nadzieję, że nie. No dobrze. Super, super.